Dzień dobry, Konrad Błaszak, nie tech poranek i za to oppo wieczorek, czyli oppo A54 w moich ryncach, że tak powiem. Oppo A54 to jest sprzęt, który jest średnio półkowcem od marki Oppo. Mogliście się tego spodziewać, nie da się ukryć. Z którym mam przyjemność się stykać od jakichś kilkunastu dni. I który się palcuje, nie wiem czy zobaczycie tutaj, ale palcuje się jak normalnie, o widać trochę, jak szalony. I mogę go przetrzeć, przed tym to wystarczy, że dotknę, to już jest wypalcowany. Takie bydle, zboczone. Kurczę, te żarty są coraz gorsze, nie? Z sezonu na sezon, a to jest dopiero pierwszy. Oppo A54 to smartfon, który kosztuje obecnie około 1100 zł, czyli nie tak mało. Nie tak dużo jak na dzisiejsze czasy, nie jest to już taka super tania półka. I ten model ma swoje plusy, ma swoje minusy. Co dostajemy za te pieniądze? Najpierw omówię i powiem co myślę, a potem sobie przejdziemy do tego, co myślę ogólnie. Za 1100 zł dostajemy Snapdragona 480, czyli tak mocno tak sobie, bo to jest ta średnia niższa półka Snapdragona, ale dużo osób woli Snapa niż Mediateka. Moglibyśmy dostać za te pieniądze dużo mocniejszego Mediateka, również z 5G, bo ten smartfon ma 5G i to jest jego chyba duża zaleta, chociaż do tego też różnie można podejść. I tej mocy jakby nie brakuje może tak na co dzień, że potrzebuje więcej, ale jakby było, to bym się nie obraził. W takim sensie, że ten smartfon demonem prędkości zdecydowanie nie jest. Jeśli chodzi o codzienne korzystanie, przeważnie jest dobrze, ale jakby czasem czuć, że on zwalnia, mimo tego, że ma bardzo ładny, bardzo fajny ekran, 90-hercowy ekran, ale czuć czasami, że jest tak troszeczkę wolniej, niż by mogło być za te 1000 z kawałkiem, więc to jest taki trochę plusik, trochę minusy. Ktoś nie lubi Mediateka? Super. Ktoś nie ma uprzedzeń do Mediateka? Pewnie dałoby radę znaleźć coś trochę lepszego na tą półkę cenową. Jest 5G, jak już wspomniałem, ale się odbija się jak cholera. Tak jak mówiłem, to jest plusik i minusik. Dlaczego? Ponieważ gdyby nie było 5G, w tym smartfonie on kosztowałby kilka stówek taniej, to byłby dużo sensowniejszy wybór. 5G nie jest jeszcze, kurczę, przy każdym filmie tak mówię, ale takie są fakty. 5G nie jest obecnie jeszcze aż tak popularne, że każdy mając telefon za 300 zł będzie z niego korzystał, tylko raczej tego używają osoby, no tak zakładam, z droższymi telefonami, z droższymi pakietami, bo to często jest jeszcze w abonamentach tych wyższych, no i nie wszędzie, więc wolałbym bez 5G i na przykład 2-3 stówy taniej, ale no dobra. Jest 5G, więc jak ktoś lubi, to może za niewielkie, relatywnie niewielkie pieniądze dostać tą technologię, więc super. Ekran całkiem ok, 90-hercowy, to już wspomniałem. Coś, na czym oszczędzono trochę, to jest czytnik linii papilarnych, który jest tutaj. Nie ma go w ekranie, jak widzicie. Nie ma go tu. On jest na boku. Działa sprawnie moim zdaniem. Jest na boku, mi to nie przeszkadza. Ja tam, wiecie, Xperia lover od tylu lat, więc czytnik na boku w zupełności spoko, no ale to nie jest to rozwiązanie, które jest najnowocześniejsze, więc też jakiś tam może minus dla wielu osób, szczególnie, że smartfon może się spodobać, może być uznany za taki nowoczesny, współczesny, bo jest po prostu kurczę ładny, chyba że się pobrudzi, to wtedy nie, czekajcie. Profesjonalne wyczyszczenie telefonu teraz wygląda. Jak telefon jest wyczyszczony, to ładnie się mieni, to jest takie zielono-fioletowe. No kurde, kolory takie, że szatan, ja pitole i inne takie, cholera wie co, ładny jest, ładny, więc czytnik byłby takim fajnym, nowoczesnym dodatkiem, ale go nie ma w ekranie. Ten jest moim zdaniem w zupełności wystarczający, więc jest bardzo spoko. O kurczę, screena zrobiłem niechcący, więc może się podobać wizualnie. To oczywiście nie jest szkło, to jest tworzywko, ale też jest całkiem, nawet bardzo ok za te pieniądze i nic nie trzeszczy, nie skrzypi. Spoko, po prostu spoko, no. Więc co dalej? Aparat. I tu jest jakby moim zdaniem dość duże zaskoczenie, bo aparat jest
Dobre, po prostu aparat jest bardzo fajny jak na te pieniądze i to z moim zdaniem wyróżnik Oppo na wielu półkach cenowych. Czyli Oppo nie, to jest podsumowanie już, więc słuchajcie. Kwintesencją Oppo moim zdaniem jest to, że Oppo nie zawsze musi być najmocniejsze. Nie zawsze musi być mieć najlepszy stosunek ceny do jakości. Nie zawsze musi być wyborem, o którym będą mówić na forach, że to się opłaca najbardziej. Nie. Oppo często, i to nie tylko w półce 1000 zł, ale w tej półce 2 czy nawet więcej, często ma telefony, które są bardzo dopracowane, które mają dużo fajnych dodatków, które mają jak na przykład ten aparat bardzo ładny, ekran bardzo ładny, wizualnie są super i takie inne rzeczy, ale na przykład nie mają najmocniejszych bebechów i patrząc na bebechy, Oppo są często średnim wyborem. Tak samo ten jest średnim, ale patrząc na ten aparat, to już można go brać pod uwagę i to mocno. I to jest chyba podsumowanie tego telefonu, że on nie jest dla każdego. Jeżeli szukacie bardzo dobrze działającego, takiego telefonu, który będzie miał jak cholera najwięcej mocy, żeby działał jak dziki, to nie jest to. Jeżeli szukacie telefonu, który ma bardzo fajne zdjęcia, a przy okazji dostaniecie go w jakiejś fajnej promce, a jeszcze jak potrzebujecie 5G, to może być wybór, który spełni Wasze oczekiwania. Jeżeli będzie nosić etui, bo jak nie, to on się będzie palcował jak szalony i po prostu będzie Was wkurzał, jeśli jesteście pedantami. Ja nie, a i tak mnie wkurza. Kurczę, to chyba tyle. Idę się napić coli, bo już pierdzielę głupoty.